Cześć wszystkim, witajcie w nowym odcinku, w którym opowiemy Wam o trendach kosmetycznych, trendach beauty na 2022 rok. Zaczynamy! Zanim zaczniemy, bardzo Wam dziękujemy za subskrypcje, które naprawdę widzimy, że rosną, za Wasze wsparcie naprawdę w tym roku, no i trzymamy bardzo kciuki, żebyśmy teraz mogły dążyć do 2000, może 2022, jak ten nowy rok. Jak te trendy. Tak, niech tak będzie, więc pomóżcie nam, będziemy bardzo wdzięczne. Pamiętajcie o dzwoneczku i oczywiście o komentarzach, ale teraz już przechodzimy do tematu tego odcinka, czyli trendy kosmetyczne na nowy rok. Przygotowując się do dzisiejszego odcinka, korzystałyśmy z różnych źródeł. Głównie były to magazyny modowe takie jak Vogue czy Elle. I to, co zauważyłyśmy, to sporo z tych trendów jakby utrzymuje się od dobrych kilku sezonów, jak na przykład wet skin. To jest trend, który tak naprawdę, oprócz tego, że niesie za sobą właśnie taki zdrowy błysk naszej skóry, który na przykład możemy uzyskać przy podkładach rozświetlających, też jakby promuje taką delikatną wersję makijażu, żeby właśnie ta skóra wyglądała na taką naturalnie błyszczącą, żeby to nie były podkłady czy też korektory, które są zbyt mocno matująco kryjące, żeby to naturalne rozświetlenie właśnie zostało podkreślone i często właśnie w tych trendach było to łączone na przykład z ciemniejszymi ustami, żeby jakby wprowadzić kontrast, że tutaj właśnie naturalność, dokładnie, naturalność, rozświetlający podkład i troszeczkę mocniejsze usta, ale właśnie to wet skin, tutaj możemy też delikatnie oczywiście podkreślić to rozświetlaczem w tych miejscach, w których chcemy, żeby to błyszczało bardziej, ale żeby to było takie naprawdę zdrowe glow. Kolejny trend dotyczy kolorów. Kolory przede wszystkim w makijażu oka. I tutaj no, tak naprawdę ja cieszę się na ten trend, bo ja bardzo lubię kolory i miałam tak, że co roku czułam, że ten mój makijaż jest trochę taki nudny. Brązy, beże, wiadomo, to zawsze się sprawdza, ale w tym roku tak naprawdę takim kolorem wiodącym, który też widać i w ubraniach w modzie, jak i w makijażu, dodatkach do włosów, jest fiolet. Fiolet, który to jest w ogóle kolor szaleńców, nie? Trochę tak. Idzie szalony rok, słuchajcie. I to jest, ale tak pozytywnie. Tak. Ja w ogóle kiedyś miałam fioletowe ściany w pokoju, dlatego teraz taka jestem. Pamiętam. Tak, no dokładnie, Pamiętam. Ale to był mój ulubiony kolor kiedyś. Naprawdę kochałam fiolet i cieszę się, że ten kolor wraca do łask tak naprawdę, bo on naprawdę pięknie może podbić tęczówkę na przykład zieloną, niebieską, ale z brązami też przepięknie, no w ogóle, nie? Tak. To jest naprawdę piękne tak, połączenie. Tak, w dzisiejszym odcinku byśmy pasowały do tego tak. makijażu. Jeżeli w ogóle boicie się takich mocnych kolorów na całej powiece, to na przykład można postawić na akcent w formie kreski. Fioletowej na przykład, albo kobaltowej, bo kobalt też jest przepięknym kolorem, albo szara kreska, bo szarość to jest też taka niebieska szarość w tym roku, bardzo będzie modna, więc myślę, że możecie odgrzebać takie, wiecie, swoje starsze cienie, które czekały na ten moment, właśnie kolorowe, które może w latach 90. były takie bardziej modne. Tylko nie sięgajcie po te same, bo już przeterminowane, słuchajcie, nowe, fioletowe, jak najbardziej. A mówiąc o odgrzebywaniu jakichś staroci, to myślę, że ten kolejny trend możemy przywołać, cytując Rianę. Shine bright like a diamond. Czyli ja dalej będę przy rozświetleniu. I właśnie ten trend dotyczy już nie tylko naszej twarzy i tego, żeby właśnie gdzieś tam ten rozświetlacz pojawiał się czasem nawet mocniej, intensywniej, czy też powieki, żeby były podkreślone błyskiem, czy też błyszczyk na ustach zamiast matowej wszędzie. Pomadki, to również na przykład ciało. I ja tutaj oczywiście no, mam, że tak powiem, w zapasie bardzo dużo buteleczek tego produktu, bo akurat ten rozświetlający olejek Nutridom do ciała jest no, naprawdę genialny do tego, żeby zrobić takie delikatne, ale jednak widoczne glow, które po prostu też jakby poprawi koloryt i sprawi, że no właśnie całe ciało będzie wyglądało zdrowiej, a gdzieś tam no, teraz jeszcze ten karnawał, a potem oczywiście latem, no to mamy o to, żeby to ciało naprawdę pięknie się prezentowało, więc naprawdę możecie błyszczeć jak te diamenty i czasem nawet możecie troszkę żeby Rihanna była dumna. I Rihanna nie wiem, czy widzieliście w ogóle, że też wrócił trend na błyszczące włosy, na brokat na włosach. Na Sylwestra był bardzo modny, więc no myślę, że naprawdę wracają te lata 90, 2000. To jest zdecydowanie ukłon w tamte, piękny do tamtych czasów. Ale coś, co mam wrażenie, że co roku jest modne, tylko w innej formie, to kreska na oku, czyli mój ogromny ulubieniec, ale też mam wrażenie, że ostatni ulubieniec Karoli w końcu, bo się przekonała do tego i naprawdę do malowania kreski na oku można się przekonać, można się jej nauczyć. Na naszym kanale, tutaj właśnie na Beauty Talks mamy już odcinek, w którym pokazujemy Wam, jak malujemy kreskę. Pokazujemy też sposoby z TikToka. Dokładnie. I jeszcze mamy Foxy Eyes. I to jest też bardzo modne. Ja starałam się w tym odcinku
wykonać fuchsia, jest takie bardziej dzienne, ale kreska faktycznie w tym roku jest bardzo w trendach, tylko mocniej taka graficzna. Mam wrażenie, że makijażyści, wizażyści chcą nas popchnąć trochę bardziej w eksperymentowanie z makijażem, żeby się przełamać. Jak Karla się przełamała z tą kreską, to może wy też się przełamiecie. Tak wskazuje na Karlę, bo ona jest najlepszym przykładem tego, że przez całe życie kreska przez była... Przez lata wydawało się, że nigdy się tego tak, nie nauczy. A teraz praktycznie za każdym razem, jak widzę, to ta kreska naprawdę ewoluuje na coraz piękniejszą, więc naprawdę trzymamy za was kciuki, dajcie znać, czy się już uczyły się z naszym filmem, jeżeli nie, to zapraszamy i czekamy na wasz komentarz. No i właśnie przygotowując się też, że tak powiem, strojem do dzisiejszego odcinka, również chciałyśmy pokazać te trendy i między innymi jest to ozdabianie naszych włosów, bo nie tylko o makijażu, ale również o włosach. Dzisiaj chcemy słów kilka powiedzieć i faktycznie w tych włosach fajnie, jak zadzieje się coś więcej. Jeżeli to jest właśnie fryzura, która tak naprawdę bazuje na waszych naturalnych, prostych czy kręconych włosach, to warto dodać właśnie coś takiego, albo jakąś perłę, albo właśnie już idąc jakiś brokatowy dodatek czy brokatową wsówkę, żeby coś tam się zaświeciło, zabłysnęło, więc nawet do takich naprawdę prostych, codziennych stylizacji, to może zrobić zdecydowanie robotę. Tak, i całą stylówkę. Zdecydowanie. Nie? To taki mocny akcent we włosach, jesteśmy ogólnie fankami, nawet fryzurowo, nie? Mm-hmm. Więc może pociągnę temat fryzurowy. Proszę. Bo tak naprawdę zmiany we fryzurach też są mocno widoczne i ten powrót do lat 2000 to jest naprawdę hit. Na przykład o wspomnianej Rianie w dzisiejszym odcinku. Ach, ta Riana. Ten long bob, który ona wprowadziła właśnie w latach 2000, gdzie ja mam wrażenie, że połowa kobiet na ulicy nosiła tę fryzurę. Teraz wszyscy wracają. Na przykład, Kola, ty masz delikatny long bob, tak, dłuższy, teraz już, nie teraz już troszeczkę odrosły tak, te włosy, ale faktycznie. Tak, ale jesteśmy fankami faktycznie tego cięcia, bo ono jest niezwykle kobiece, takie lekko drapieżne. Na przykład powróciły również grzywki. To jest też hit. My z Karlą tak się śmiejemy, że to jest tak, że albo się kocha, albo nienawidzi. Jest taki moment, kiedy robimy grzywkę, ja nagle mówię, nie, co ja zrobiłam, później się ją kocha, a później się ją zapuszcza i tak w kółko. To jest fajny temat na odcinek. Tak. Dajcie znać, czy na przykład właśnie układanie grzywki albo... O, tak. Co zrobić z grzywką, jak ją tutaj poukładać, bardzo chętnie stworzymy coś takiego. Ale to, co również jest zauważalne, to powrót do naturalnego koloru włosów, czyli to farbowanie na takie zbyt jasne, zbyt ciemne włosy już odeszło gdzieś tak w niebyt, a teraz stawiamy bardziej na naturalne kolory. I takim mocnym przykładem jest na przykład Hailey Bieber, która farbowała bardzo długo włosy na mocny blond, a teraz, i w ogóle wszyscy uważali, że to jest jej znak rozpoznawczy, a teraz powróciła do swojego naturalnego brązu i wygląda przepięknie i sporo dziewczyn idzie w tym kierunku. Karolinko, czy ty kiedyś wrócisz do brązu? Myślę, że na razie nie, bo jeszcze bardzo lubię swój blond, ale pozostając właśnie przy temacie fryzur, to również właśnie różne upięcia, czy też warkocze, o których też mówiłyśmy już na tym kanale, więc tutaj też odnosimy, bo mamy bardzo fajny tutorial, w którym to marczeszę moje włosy i możecie zobaczyć, jak naprawdę efektowne, ale bardzo proste w wykonaniu warkocze można tworzyć nawet właśnie w fryzurach na co dzień. Ja dzisiaj mam, że tak powiem, swojego firmowego zaplatańca, czyli fryzurę bardzo szybką, tak, ale jak widzicie, to też jest super urozmaicenie nawet przy krótszych włosach. Jeżeli wydaje wam się, że właśnie z tego long boba już nie za wiele można zrobić, to uwierzcie, że właśnie tylko nawet fragment włosów delikatnie zapleciony może zrobić robotę i to jest właśnie ten kolejny trend, żeby na te fryzury zwrócić uwagę, że one naprawdę są świetnym uzupełnieniem całej stylizacji. Ja mam wrażenie, że w ogóle tego typu fryzury odmładzają. Warkocze, zaplatańce, wsówki, naprawdę można sobie delikatnie tutaj wiek podrasować tak wzrokowo, ale ostatnim trendem, o którym opowiemy, są usta, czyli coś, co mam wrażenie, że może być naprawdę takim też znakiem rozpoznawczym, jeżeli postawicie na mocny kolor. W tym roku mamy taki, powiedzmy, kontrast, albo postawienie na naprawdę hardkorowo mocne, matowe, wyrysowane, bordowe, czerwone usta, albo nawet widziałam czarne. Tak, czarne też są w modzie, chociaż ja myślę, że nigdy bym się nie odważyła. To bardziej naprawdę bezpieczna. Wyjściowo trzeba mieć taką stylówkę, nie? Gotycką. Chociaż widziałam, że dziewczyny na przykład łączą czarny cień i robią nim obrys, delikatny ust, żeby zrobić ombre z czerwienią. To też całkiem fajnie wygląda na jakieś większe wyjście, dlaczego by nie? Ale my z Karolą zdecydowanie bardziej stawiamy na, powiedzmy, naturalne odcienie na ustach i właśnie tym kontrastem dla matowych, mocnych ust jest delikatność błyszczyków. Coś, co myślę, że jest takim odzorowaniem wet skin. Nie? Takim tak, dobrym przyjacielem tych rozświetlających elementów, więc chyba jednak ten błysk w tym roku jest popularny i błyszczyki w różnych kolorach, chociaż myślę, że tutaj najbardziej z tych wszystkich ten będzie wybijający, czyli naturalny, delikatny, też lekko odmładzający. Błyszczyki naprawdę mogą też powiększyć optycznie usta, więc nie bójcie się ich, a te konkretnie my bardzo polecamy. Ja mam też teraz pomieszane dwie pomadki na ustach, pomadkę i błyszczyk, dzięki czemu mam trwałość, czyli pomadka matowa, a błyszczyk dodaje delikatnego błysku i takiej świeżości i naprawdę usta się nie lepią, bo to myślę, że największa bolączka błyszczykowych pomadek, że mogą się lepić, ale absolutnie nie. Więc no tak, tyle
od nas, jeżeli chodzi o trendy, ale mam wrażenie, że jest naprawdę różnorodnie, ale tak przystępnie, da się. Dokładnie, da się i na pewno każdy z Was może znaleźć coś dla siebie, ale oczywiście czekamy też na Wasze komentarze, w którą stronę iść z odcinkami i oczywiście będzie nam bardzo miło, jeżeli dacie łapkę w górę i faktycznie, tak jak wspominała Mar, zasubskrybujecie wraz z dzwoneczkiem, żeby te powiadomienia do Was przychodziły. Każda środa o 18:00 Beauty Talks. Do zobaczenia. Do zobaczenia.